The Suicide Squad, Legion Samobójców, czyli film Jamesa Gunna, już niedługo trafi do polskich kin. Teraz czas przyjrzeć się postaciom, które pojawią się w tym filmie, a także zastanowić się, które z nich przeżyją, a które zginą w trakcie misji w Corto Maltese. Na początku tego materiału kilka informacji na temat samego filmu. The Suicide Squad to bardzo dziwna produkcja, ponieważ nie jest ona ani bezpośrednim sequelem do filmu Davida Ayera z 2016 roku, ani też prawdziwym rebootem całej serii. Mamy w nim postacie, które już widzieliśmy w poprzedniej części filmu. Ale czym zatem będzie The Suicide Squad Jamesa Gunna? Na pewno kolorową produkcją, jazdą bez trzymanki oraz kolejnym spojrzeniem w głąb szalonego umysłu Jamesa Gunna. Co ciekawe, James Gunn, jak i sami aktorzy, już kilkukrotnie w wywiadach powtarzali, żebyśmy nie przywiązywali się do żadnej postaci, bo nikt z bohaterów wysłanych przez Amandę Waller na misję nie jest pewny przeżycia. Nikt nie jest bezpieczny. Dlatego w tym materiale porozmawiamy sobie o wszystkich możliwościach i zastanowimy się, kto dotrwa do końca misji, a kto nie. Podczas omawiania potencjalnych zgonów postaci zajmiemy się również ich originami oraz mocami. Ostrzegam was, że możecie ten materiał traktować jako materiał spoilerowy, aczkolwiek nie mam żadnej pewności, że będę mieć rację. Fabuła filmu będzie wyglądać następująco. Amanda Waller wysyła skład do Corto Maltese, czyli wyspiarskiego kraju u wybrzeży Ameryki Południowej. Wszystko po to, aby zniszczyć Jotunheim, czyli laboratorium pozostałe po nazistach, które eksperymentuje na więźniach politycznych. Ale oczywiście, jak w każdym tego typu filmie, sprawy bardzo szybko się komplikują. Najważniejsze, co zdają się sugerować zwiastuny, to to, że do Corto Maltese wysłane zostaną aż dwie drużyny należące do Task Force X, czyli Legionu Samobójców. Z jednej z nich przeżyją prawdopodobnie wyłącznie Harley Quinn i Rick Flag i dopiero wówczas dołączą oni do drugiej ekipy wysłanej na wyspę. Na początku zajmiemy się więc postaciami, które już znamy i które w oparciu o zwiastuny bardzo prawdopodobnie przeżyją aż do finału tego filmu. Nie oznacza to jednak, że przeżyją do końca filmu, a jedynie, że będą brać udział w ostatecznej rozgrywce na wyspie. Kto zatem należeć będzie do drużyny walczącej w Corto Maltese z reżimem prezydenta Luny, a także z tajemniczym projektem laboratoryjnym o kryptonimie Project Starfish? W drużynie na pewno znajdą się Rick Flag i Harley Quinn. Są to postacie, które kojarzymy chyba najmocniej z pierwszego filmu o Legionie Samobójców. W tym przypadku nie trzeba przedstawiać tych postaci. Rick Flag jest liderem drużyny w terenie, zarządza on wszystkimi członkami Task Force X. Harley Quinn to z drugiej strony zupełnie inna para kaloszy, nieprzewidywalna, szalona, wykorzystująca swój spryt, swoje umiejętności manipulacji i umiejętności gimnastyczne, bo Harleen Quinzel była przecież gimnastyczką, a asortyment jej umiejętności zmienia się w każdym kolejnym filmie, w której widzimy tę wersję graną przez Margot Robbie. Do finałowego aktu przetrwa również prawdopodobnie piątka innych postaci. Należą do nich Bloodsport, czyli Robert Dubois, grany przez Idrisa Elbę, który pierwotnie miał wcielić się w nową wersję Deadshota, czyli postaci portretowanej w pierwszym filmie przez Willa Smitha. Ponieważ Will Smith nie mógł ponownie wcielić się w tę postać ze względu na konflikt w harmonogramie, ale Warner Bros. I James Gunn stwierdzili, że Will Smith być może jeszcze kiedyś wróci do tej roli, dlatego postanowili specjalnie dla Elby napisać nową postać Bloodsporta. Właśnie dlatego Bloodsport jest bardzo podobną postacią do samego Deadshota, bo na bazie Deadshota powstał. Ma córkę, którą Amanda Waller wykorzystuje, aby szantażować Dubois do dołączania do składu, a jego największymi umiejętnościami jest posługiwanie się wszelkiego rodzaju bronią palną, no i też umiejętności przywódcze. Oprócz tego, że ma córkę Tyle, która pojawi się w tym filmie, podczas misji w Corto Maltese stanie się figurą ojcowską dla Ratcatcher 2. Ratcatcher 2. Postać grana przez portugalską aktorkę Danielę Melchior. Jest ona córką pierwszego Ratcatchera, która tak naprawdę nie ma originu komiksowego, ale możemy przypuszczać, że jej moce będą bardzo podobne do jej poprzednika. Będzie kontrolowała szczury, a jednocześnie jej kostium raz z maską będzie pozwalał jej wchodzić i żyć w najbardziej śmierdzących miejscach na świecie. Zważywszy na to, że Ratcatcher spędzał większość swoich dni w ściekach. Co ciekawe, IMDb wskazuje, że zobaczymy jej
ojca Ratcatchera w filmie i to właśnie w tę postać będzie wcielał się Taika Waititi. Kolejny w kolejce jest King Shark albo Nanaue. Jest on potomkiem boga rekina, który wydaje się na co dzień bardzo miły, spokojny, ale gdy tylko jest głodny i poczuje ludzką krew, zamienia się w groźnego i bardzo agresywnego potwora, który może rozerwać na strzępy każdego człowieka, którego spotka na swojej drodze. A dodatkowo bardzo lubi spożywać ludzkie mięso. Głos King Sharkowi będzie w tym filmie podkładał Sylvester Stallone. Niezwykle ciekawą postacią wydaje się Polka Dot Man, czyli Abner Krill, grany przez Davida Dust Malchiana. Jest on meta-człowiekiem z rzadką chorobą skóry. Okazuje się, że jest ona efektem eksperymentów, które przeprowadzała na nim jego własna matka, która zafascynowana była supermocami. Jego choroba skóry przejawia się kolorowymi krostami i kropkami na całym ciele, których musi się regularnie pozbywać, aby nie spowodowały one implozji. Jednocześnie będąc bardzo inteligentnym inżynierem, stworzył on dwa gadżety, które nosi na nadgarstkach, które pozwalają mu regulować i kontrolować wszystkie kropki, które pojawiają się na jego ciele. Postać grana przez Dust Malchiana wydaje się bardzo ciekawa, bo jest to gość ciągle smutny, z widoczną depresją, który ma życzenie śmierci, co pasuje do tego, że jest członkiem Legionu Samobójców. Ostatnią postacią, która według mnie przetrwa do samego finału tego filmu, jest Peacemaker, czyli Christopher Smith, grany przez Johna Cena. Peacemaker dostanie swój spin-offowy serial, który jest originem, a więc prequelem do tej historii, więc nie oznacza to, że Peacemaker przetrwa misję w Corto Maltese, a sama postać jest bardziej bucowatą wersją Kapitana Ameryki, którego celem jest zaprowadzenie pokoju na świecie za wszelką cenę. Pokój jest najważniejszy, nie interesuje go, ile przy okazji ludzkich żyć będzie musiał stracić. No i ile sam zabić. Wydaje się, że Peacemaker nie ma żadnej supermocy, jest jedynie świetnie wyszkolony w walce, a także ma kilka gadżetów, które regularnie wykorzystuje na misjach. Bardzo prawdopodobne, że oprócz tej drużyny do samego finału dotrwa również postać Sol Sori, granej przez Alice Braga. Według mnie jej postać będzie kimś w rodzaju przywódczyni ruchu oporu w Corto Maltese, która współpracuje będzie z Amandą Waller i całym Argusem. Ze zwiastunów wynika, że na początku drugiego aktu rozegra się ogromna bitwa na plaży w Corto Maltese po przybyciu na nią naszej pierwszej drużyny. Zwiastuny sugerują, że będzie to ostatnie pojawienie się w filmie kilku postaci, a więc zakładamy, że właśnie w tym momencie część z naszej drużyny zginie. Przeżyje jedynie Harley Quinn, która zostanie wzięta do niewoli, a z miejsca bitwy ucieknie Rick Flag, który wraz z nową drużyną będzie starał się Harley Quinn odbić z rąk generałów armii Corto Maltese. Zatem kim są postacie, które w tym momencie filmu pożegnamy? W tej grupie znajduje się Javelin, postać grana przez Flule Borga. Javelin w komiksach jest byłym niemieckim olimpijczykiem, który po zakończeniu kariery oszczepnika zajął się życiem pełnym zbrodni. Nie ma on żadnych supermocy, ale jest niezwykle wysportowany z racji swojej sportowej kariery, a podczas swoich zbrodniczych eskapad używa oszczepu jako narzędzia zbrodni. Oszczepu, którego w dalszych częściach filmu używać będzie Harley Quinn, co widzimy na zwiastunach. W tym momencie pożegnamy również prawdopodobnie Blackguarda, granego przez Pita Davidsona. Blackguard to w komiksach Richard Hertz, albo dla niektórych Dick Hertz. Był on byłym mięśniem mafii o nazwie The Thousand, który zaczyna współpracować z Argusem. W komiksach jego śmierć jest dość spektakularna. Zostaje pochwycony za potężną postać nazywaną The General, który traktuje jego ciało jak tubkę z pastą. Naciska, a jego głowa wyskakuje. Ciekawe, czy tak samo pożegnamy się z Blackguardem w tym filmie. Weasel jest kolejną postacią, której nie widzimy po scenie w samolocie,
Ale nie za wiele o tej postaci wiemy. W komiksach był to początkowo mężczyzna, który ubierał kostium łasicy, a następnie była to ogromna łasica chodząca na dwóch nogach, która w pewnym momencie komiksu chciała zabić The Thinkera. Czy tak los tej postaci będzie wyglądał w filmie? Czy zostanie zabita przez Ricka Flagga, czy może odstrzelona przez Amandę Waller? Niemniej, wydaje mi się, że Weasel również zginie podczas walki na plaży w Corto Maltese. Savant, czyli postać grana przez Michaela Rookera, to w komiksach Brian Durlin, milioner, który postanowił pójść w ślady Batmana i zostać vigilante w Gotham City. Batman jednak był bardzo rozczarowany jego metodami działania, za co go potępił, a ten, złamany na duchu, został złoczyńcą, który nie potrafił opanować swojej agresji, a zajmował się przede wszystkim szantażem za pieniądze, czasami współpracując również z rosyjskim wywiadem, czyli KGB. Jak origin Savanta będzie wyglądał w filmie, tego nie wiemy, ale wygląda na to, że on również straci życie podczas działań na plaży. Kolejną z postaci, która dotrwa wyłącznie do początku drugiego aktu, jest według mnie Mongal, która grana jest przez Mai Ling Ng. Jest to wojowniczka pochodząca z planety Warworld, która wysłana na ziemię przez swojego ojca, Mongula starszego, zaczyna siać zniszczenie i to właśnie w tym momencie pojmana zostaje przez Argus. Jest niezwykle silna i agresywna, a na swojej planecie była czempionką, która dorobiła się niezwykłej reputacji. Długowieczności nie przewiduje również w przypadku TDK, czyli The Detachable Kid, który grany jest w tym filmie przez Nathana Filliona. Jest to oryginalna postać stworzona na potrzeby tego filmu, ale jednocześnie inspirowana jest komiksowym Arm Fall of Boyem, który miał bardziej heroiczną naturę. Jedyną supermocą TDK'a jest odczepianie rąk i nóg, którymi później operuje telekinetycznie i których używa jako narzędzia do czynienia głównie zła. Według zwiastunu wygląda na postać pewną siebie i lubiącą się mocno popisywać. Prawdopodobnie również popisy doprowadzą do jego śmierci. Ostatnią postacią, która według mnie nie przeżyje desantu na plaży w Corto Maltese, jest niespodziewanie Kapitan Boomerang. George Harkness, grany w tym uniwersum przez Jaya Courtneya, pojawił się już w kilku filmach, jednocześnie w żadnym nie pełnił bardzo znaczącego roli. Dlatego jestem trochę zaskoczony, że aktor zgodził się powrócić do tej roli, a jednocześnie zostanie bardzo szybko z filmu zlikwidowany. Sarkastyczny, samolubny i agresywny Australijczyk, którego bronią jest umiejętność wspaniałego opanowania bumerangów, z których stworzył broń, zakończy swój pobyt w DCU właśnie w tym filmie. Tak przynajmniej wnioskuję po scenach ze zwiastunów. Co ciekawe, zwiastuny sugerują, że dopiero w tym momencie do naszej drużyny dołączy The Thinker, postać grana przez Petera Capaldiego. Thinker w komiksach to przede wszystkim przeciwnik Flasha, którego mogliśmy widzieć już w serialu telewizyjnym. Postać, którą zobaczymy w filmie, bazować będzie przede wszystkim na Cliffordzie Defoe, czyli pierwszym wcieleniu tej postaci. Wydaje mi się, że Thinker zostanie zmuszony przez rząd Corto Maltese do współpracy w laboratorium i pomocy w opanowaniu projektu Starfish, którym będzie Starro, i właśnie w tym momencie zostanie porwany przez Task Force X i wykorzystany do pokonania Starro, ze względu na to, że Starro jest telepatyczną rozgwiazdą z kosmosu, a mocami Thinkera jest przede wszystkim telepatia. Długo wydawać się będzie, że Thinker będzie kluczem do pokonania Starro i obalenia rządu, ale prawdopodobnie zginie na przełomie drugiego i trzeciego aktu, a Legion Samobójców będzie musiał szybko wymyślić plan B na swoją misję. Przejdźmy teraz do finału. Wiele scen w zwiastunach sugeruje, że finał należeć będzie wyłącznie do pięciu postaci: Bloodsporta, Harley Quinn, Ratcatchera 2, Polkadot Mena i King Sharka. Sugeruje to, że Peacemaker zginie i oczywiście jest to dość ciekawa opcja, ale wydaje mi się, że byłoby to zbyt proste rozwiązanie, gdyby Peacemaker nagle poświęcił się w heroiczny sposób, by pomóc naszej drużynie, a że reżyserem tego filmu jest James Gunn, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło.
bardziej prawdopodobna jest jakaś zdrada albo ewentualnie stchórzenie Peacemakera, który ukryje się w finale tego filmu i wróci w epilogu, głosząc, że udało mu się zaprowadzić w Corto Maltese pokój. Natomiast z dość dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że w heroiczny sposób, poświęcając się w imię dobra drużyny, zginie Rick Flag. Będzie to dobre zakończenie story arku postaci granej przez Joela Kinnamana i jednocześnie pokazanie, że faktycznie jest dobrym przywódcą, wybierając dobro swojej drużyny nad własne przetrwanie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Rick Flag poświęcił własne życie, na przykład odpalając ładunek wybuchowy mający na celu zniszczenie laboratorium, a jednocześnie zniszczenie Starro, jednocześnie każąc swojej drużynie uciekać ze strefy wybuchu. Jestem natomiast bardzo ciekawy, w którą stronę pójdzie umysł Jamesa Gunna, jeśli chodzi o postać Polka Dotmana. Bo mamy dwie opcje. Czy z racji tego, że ma życzenie śmierci w finale, zginie jako bohater, czy być może James Gunn zagra na nosie postaci i stwierdzi, że skoro chciałeś umrzeć, to przeżyjesz i nie pozwolisz temu bohaterowi pójść w stronę światła. Z moich analiz i teorii wynika, że misje w Corto Maltese przetrwają Bloodsport, Harley Quinn, Ratcatcher 2, King Shark, prawdopodobnie Peacemaker i być może Polka Dot Man. Reszta bohaterów nie powróci z tej niezwykle niebezpiecznej misji na obcym terenie. Już niedługo dowiemy się, jak będzie naprawdę i co wymyślił James Gunn. Teraz czekam na wasze komentarze. Jak myślicie, które postacie przetrwają film do końca? Kto zginie jako pierwszy? A także, jakie oczekiwania macie względem tego filmu? A my widzimy się za kilka dni w recenzji i omówieniu filmu The Suicide Squad Legion Samobójców. Trzymajcie się, cześć!